Partnerem programu jest Centrum Handlowo-Rozrywkowe Focus Park Rybnik. Sponsorem programu jest salon kosmetyczny Guido Beauty. Dzień dobry Państwu. Kolejne wydanie programu Dziękuję, nie słodzę. Dokładnie 4 dni po wyborach samorządowych goszczę nowo wybranego prezydenta Rybnika Piotra Kuczerę. Dzień dobry Panie Prezydencie. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Nowego, starego właściwie. Zgadza się. Ale czy spodziewał się Pan, że będzie tak łatwo? No, czy było łatwo? Zawsze jest stres i zawsze to wybory, ale przyznam się, że mając doświadczenia dwóch kampanii, kampania z pozycji no jednak aspirującego do urzędu, no i kampania z pozycji urzędującego prezydenta, myślę, że są dwie różne rzeczywistości. Myślę, że był to czas na pewno, który wymagał dużego zaangażowania, no i udało się. Nie ma czasu na świętowanie, wrócił Pan do pracy. Ciekawi mnie, jakie zmiany nastąpią w nowym zarządzie miasta. Nie będzie zmian, jeżeli chodzi o kwestie personalne. Mam tutaj swoich zastępców. Jesteśmy, bym powiedział, w takim trochę rozpędzonym pociągiem, który dzisiaj wiele inwestycji realizuje. I sądzę, że z tą ekipą kolejne 5 lat. Wieś gminna głosiła, że rybnicki magistrat zasili osoba Grzegorza Wolnika. Wieść gminna to wieść gminna. Myślę, że tutaj pan Grzegorz Wolnik, dzisiaj radny sejmiku województwa śląskiego, to już wiemy. Na pewno mogę liczyć zawsze na jego pomoc i to jest bardzo fajne i cenne. To znaczy jest to osoba, która ma też swój wkład na pewno w rozwój tych wszystkich inwestycji, szczególnie jeżeli chodzi o działkę środków europejskich, no bo tutaj rzeczywiście była pomocą w ich pozyskiwaniu. Ale dlaczego nie? No choćby dlatego, że mam swoich zastępców na dzień dzisiejszy i się sprawdzili w boju. Także tyle mogę dzisiaj powiedzieć. Ma Pan 3 zastępców, ma Pan pełnomocnika w randze wiceprezydenta, ale mówi się, że to 2 osoby z Pana najbliższego środowiska są Pana głównymi doradcami i tymi, których radzi się Pan najchętniej i mają największy wpływ na to, jakie Pan podejmuje decyzje. Mm-hmm. Czy to prawda? Nie wiem, o kim Pan myśli. Żonę mam jedną. Myślę o wiceprezydencie Świerkoszu i o Pana asystentce Agnieszce Skupień. Pani rzecznik prasowej Agnieszce tak. Skupień. Rzeczywiście była przez 2 lata asystentem. Ja myślę, że żeśmy wypromowali, czy właściwie stworzyli taki trochę bardzo partnerski układ, jeżeli chodzi o cały zarząd. To znaczy ja mam trochę tutaj może tego, co się dzieje poza główną sceną, to znaczy w każdy poniedziałek, w każdy czwartek spędzamy w gronie zastępców, pani sekretarz, pani skarbnika, pani rzecznik, 2-3 godziny omawiając najważniejsze sprawy miasta. Myślę, że większość decyzji jest podejmowana w tym gronie. No oczywiście głos decydujący z natury rzeczy ma pan prezydent, ale staram się wysłuchiwać różnych spojrzeń. Do tego dochodzi oczywiście kwestia radnych, Rady Miasta i spojrzenia, które no jakby jest pokazywane też z nieco innego punktu widzenia, bo bardziej z perspektywy mieszkańca, który jakby nie patrzy na bazę prawną, bazę finansową, ale twierdzę, że te decyzje raczej są podejmowane w szerszym niż węższym gronie. No jest tak, że odpowiedzialność i czasem ten głos decydujący musi mieć jeden człowiek, no czyli prezydent miasta, no i tak to się kończy. Panie Prezydencie, program Dziękuję, nie słodzę. Jesteśmy tutaj po to, nie żeby sobie słodzić, ale żeby rozmawiać o trudnych sprawach. Pierwsza trudna sprawa. Budowa drogi Pszczyna-Racibórz. Ogromna inwestycja, największa w ostatnich latach. Czy to nie jest tak, że konsekwencją budowy tej drogi będą poważne koszty społeczne, a dla Pana koszty polityczne związane z tym, że już budowany odcinek i planowany odcinek drogi Racibórz-Pszczyna bardzo znacząco i brutalnie przetnie przestrzennie dzielnicy Rybnika, m.in. Niedobczyce. Mieszkańcy ulicy Gruntowej już sygnalizują, że
ich miejsce zamieszkania zostanie odcięte przez budowaną drogę, że będą musieli nadrabiać wiele kilometrów, 5 kilometrów, po to, żeby dostać się do centrum miasta. Na pewno temat z punktu widzenia takich decyzji indywidualnych jest trudny. Ja musiałem się zmierzyć generalnie z wielkim i trudnym problemem i tutaj przytoczę może taką scenkę z lutego, zdaje się, 2015 roku, gdy mówiłem do mieszkańców zamieszkałych budynków właśnie na przebiegu tego pierwszego etapu, czyli od granicy Żor po ulicę Włodzisławską, o tym, że budujemy, no i trzeba będzie się przeprowadzić. Reakcje zależały od pokoleń, to znaczy ci najstarsi mieli łzy w oczach, 40-latkowie, 50-latkowie no, na pewno dumali o latach, które spędzili w miejscu zamieszkania, a ci najmłodsi z uśmiechem, że będzie szansa na nowy dom, nowe budownictwo i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tym mówię, że no, prezydent miasta musi podejmować decyzje trudne i nie da się wszystkich zadowolić. Strategiczny projekt wymaga czasem trudnych decyzji, taka jest sytuacja ulicy Gruntowej, ulicy Jankowickiej, ulicy Dolnej. Będziemy szukać rozwiązań w kolejnych latach, ale wiem jedno, dzisiaj bez tego głównego traktu Rybnik jako całość, jako miasto będzie tracił na znaczeniu w kontekście dwóch aglomeracji. Ważne jest również to, że węzeł włodzisławski spowoduje, że jednak większość Niedobczyc będzie miała o wiele łatwiejszy dostęp do Rybnika poprzez obwodnicę południową miasta. Podczas niemrawej kampanii wyborczej, która za nami, jednak pojawiło się kilka ciekawych wątków, między innymi podczas jednej z debat pana kontrkandydaci zwracali panu uwagę, że obecny system dotacji na wymianę źródeł ciepła dla mieszkańców, on nie działa, nie przynosi takich skutków, efektów, jakich byśmy się spodziewali. Pan zapowiedział, że będzie kontynuacja. Czy jednak te uwagi nie dały panu do myślenia, bo trudno z tymi argumentami się nie zgodzić? Oczywiście, że mi dały do myślenia. Przede wszystkim ja cały czas potwierdzam i mówię o jednej rzeczy. Potrzebujemy zmian systemowych prawnych w Polsce, które będą dotyczyły całego kraju. I to jakby nie jest zadanie własne samorządu. Na dzień dzisiejszy mamy program Czyste Powietrze, czyli de facto po 3 latach samorząd miasta Rybnika dopracował się mechanizmu ogólnopolskiego, który powoduje, że mieszkańcy, indywidualni mieszkańcy mają szansę na dofinansowanie swoich inwestycji proekologicznych. Dzisiaj gmina musi zadbać o swój zasób, to znaczy ja chciałbym skierować większe kwoty na zasób komunalny, tu też są nasi mieszkańcy, to też budynki, które dzisiaj domagają się szacunkowo około 120 milionów dofinansowania na wymianę źródła ciepła i na termomodernizację. To oznacza, że dzisiaj mamy grupę mieszkańców, która miała 3 lata, by korzystać ze źródeł samorządowych. Mamy program Czyste Powietrze, czyli będzie kontynuacja z nieco innego poziomu dofinansowania, ale nie zostaje mieszkaniec sam. No i mamy dzisiaj kilka lat, aby miasto nie płaciło kar za to, że nie zdążyło wymienić źródeł ciepła w swoich zasobach. Myślę nie tyle o szkołach, budynkach OSP czy budynkach administracji, bo to uczyniono, ale de facto w budynkach komunalnych, gdzie ten zasób domaga się gigantycznych nakładów i to musimy systematycznie robić. Panie prezydencie, w ostatnich latach miasto przeznaczyło niemałe pieniądze na priorytetowy sport w mieście, na Żurzel, na klub sportowy ROW Rybnik. W ślad za tymi pieniędzmi nie poszedł wynik sportowy, awans do Ekstraligi. Kibice zadają sobie pytanie, czy dał pan prezesowi Mrozkowi jakieś ultimatum związane właśnie z wynikiem sportowym i z awansem. W związku z tym, że miasto finansuje sport na najwyższym nie poziomie. Nie ma osoby, która bardziej chciała być w Ekstralizji niż pan prezes Mrozek i wielu, wielu kibiców. Wiemy, że trochę to się, nie chcę powiedzieć, że wymknęło spod kontroli, ale tak trzeba powiedzieć o przypadku pana Łaguty. Jest też tak, że jedną rzeczą Żurzel dla mnie się zawsze broni, czyli ilością kibiców oraz jednak tym widowiskiem sportowym, które jakby na to nie patrzeć, w tym roku był wybitny wręcz, bo emocje żurzelowe we wrześniu, bo w październiku no, sięgały naprawdę zenitu. Na pewno celem jest Ekstraliga. Czyli ultimatum nie było jak dotąd? Ultimatum jako takiego nie było, ale też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że środki miejskie no, są ograniczone. I gdy prezydent będzie miał dylematy, a dzisiaj też żyjemy w takim kontekście, że jednak finansowanie samorządów
przez zadania zlecone, przez reformę oświaty, przez różne inne działania powodują no, pewne ograniczenia finansowe i to nie jest portfel, który jest bez dna, one się znajdzie, no i myślę, że tutaj to też musimy wziąć pod uwagę. Budowana droga Racibórz-Pszczyna rozwiąże, ma rozwiązać wiele problemów komunikacyjnych miasta, nie rozwiąże jednego problemu, wąskiego gardła na północy miasta, wylotu z miasta ulicą Mikołowską. Mhm. Czy ma Pan pomysł, jak ten problem rozwiązać? No projekt ulicy Mikołowskiej przebudowy jest gotowy. Tutaj Jakie są jego założenia? Rzeczywiście będziemy potrzebowali trochę czasu, aż Pszczyna Racibórz ruszy i zobaczymy, jakie będzie obciążenie w ogóle drogi Mikołowskiej. Pomysłów jest kilka, to na pewno poszerzenie tej drogi, to na pewno kwestia skrzyżowania z ulicą Robotniczą. Jesteśmy w trakcie rozmów z PKP, właściwie gotowe koncepcje zostały przesłane i mają się znaleźć w planach przebudowy torowisk PKP po roku 2021. Ja liczę na jedną rzecz, że Rybniczanie będą wybierać dojazd do autostrady właśnie tą najszybszą drogą, czyli drogą Pszczyna-Racibórz. Ulica Mikołowska będzie służyła obsłudze bardziej tego ruchu rodzimego, no i nie będzie to cały tranzyt, który pójdzie w kierunku węzła Bełk. Będziemy jeździć częściej w stronę Żor. To się okaże, no niestety, w boju. Myślę, że mądrzejsi będziemy w okolicach roku 2020. Od zawsze wizytówką miasta był szpital psychiatryczny. W czasach słusznie minionych do dziś. Obecnie, teraz, na dniach, znowu jest głośno o szpitalu psychiatrycznym. W różnym kontekście. W kontekście inscenizacji Dracha, w kontekście informacji o mrożących krew w żyłach sytuacjach na oddziałach szpitalnych. Chciałem Pana zapytać, czy nie przeszkadza Panu fakt, że tak znaczące miejsce, tak bardzo wpisane w historię miasta, wygląda dzisiaj przestrzennie tak, jak wygląda? Ruina, walące się budynki, zaniedbane otoczenie, zaniedbany teren, brak konserwacji tego dziedzictwa. Czy to Panu nie przeszkadza? Pan redaktor namawia mnie na przejęcie tych budynków. Nie wiem. Znaczy, pytam, jaki Pan ma pomysł na to. Trzeba wprost sobie powiedzieć, że dzisiaj Rybnik może poszczycić się dziedzictwem szpitali. I gdyby tak iść bardzo systemowo, no to kampus ulica Rudzka, udało się to wyremontować, udało się tam sprowadzić jakieś życie. Na pewno też z biegiem lat będzie to ewoluować, choćby z powodu mniejszej ilości studentów. Walczymy dzisiaj w szpitalu miejskim numer 1, czyli tak zwany Juliusz, mamy dofinansowanie i tym się zajmujemy. Sądzę, że kolejnym etapem, być może to już nie będzie prezydent Kuczera, biorąc pod uwagę teraz ograniczenie możliwości wyboru, ale w kolejnych dekadach pojawi się problem tego terenu szpitala psychiatrycznego. Ja myślę, że standardy leczenia właśnie w tych kategoriach spowodują, że ten szpital będzie tracił na znaczeniu, a materia fizycznie pozostanie na terenie gminy. Jeżeli mógłbym coś podpowiadać, bo jeżeli nie będzie tutaj jasnej polityki finansowania budynków zabytkowych w Polsce i dużych pieniędzy na to, no to gmina prawdopodobnie zostanie z tym problemem w kolejnych latach. Znakomite było to na pewno miejsce na budownictwo komunalne, które wpisałoby się w tą historyczną materię nieco poniżej tych budynków, które dzisiaj funkcjonują. Wyburzenie plomb tych socrealistycznych, brzydkich i postawienie tam fajnego zabudowy komunalnej. No ale to jest melodia dalekiej przyszłości i dzisiaj jak patrzę na budżet, na wieloletnią prognozę finansową, no to mamy w Rybniku co robić. Przypomnę, to jest zabytkowa kopalnia Ignacy, to jest szpital miejski numer 1, czyli strefa Juliusza. No i chcemy się zająć bardzo solidnie w tej kadencji również dwoma problemami, czyli budownictwo komunalne plus hospicjum. No i trzeba dokończyć oczywiście Pszczynę Racibórz, a to naprawdę jest wyzwanie. Trochę mam wrażenie, że patrzymy na tą Pszczynę Racibórz, jakaś tam kolejna droga powstanie w Rybniku. Myślę, że gdy Rybniczanie wjadą na tą drogę, to zrozumią, o jak potężnej budowie drogowej dzisiaj w Rybniku mówimy. Dlaczego zrezygnował Pan z otwartych spotkań z mieszkańcami w dzielnicach? Nie zrezygnowałem. Tych spotkań mam bardzo dużo. Pytanie o formułę. Tych corocznych, tak, cyklicznych, rozumiem. To były zebrania sprawozdawcze rad dzielnic. I przyznam się, że jako radny w latach 2006-2014 na te spotkania jeździłem. Byłem na większości właściwie obecny.
I też się to nie podobało. To znaczy formuła była taka, prezydent wchodził mniej więcej na 1,5 godziny, wysłuchiwał sprawozdania, potem było 30 minut pytań do prezydenta. I tak naprawdę wszyscy byli niezadowoleni. Rada dzielnicy była zadowolona, bo przyjął prezydent i była frekwencja. No, ale z drugiej strony się okazuje, że spotkania były bardziej prezydenckie niż rad dzielnic. Przyjąłem formułę w pierwszym roku 2015-16 spotkań z mieszkańcami, no i widziałem zdecydowanie mniejsze zainteresowanie, znaczy gdzie nie było problemu, nie było też mieszkańców. Przyjąłem taką formułę też, że mieszkańcy, a właściwie Rady Dzielnic mogą przyjść do prezydenta na tak zwane czwartkowe spotkania od godziny 17. One się rzeczywiście odbywały i one były bardziej merytoryczne w moim znaczeniu i w mojej opinii, ponieważ mogłem rozmawiać z Radą Dzielnicy w różnym kształcie, bo przychodziło 10 osób, 5, 3 w zależności od dzielnicy. I mam wrażenie, że z mieszkańcami się spotykam, że w porównaniu do poprzednika na pewno jestem bardziej mobilny i częściej bywam w tych dzielnicach. Widzę, że jest tęsknota w radach dzielnic do tego, by prezydent pojawiał się na zebraniach sprawozdawczych, bo pojawia się wtedy też frekwencja. I przyznam się, że będziemy musieli w tej kadencji też szukać takiej twórczej formuły. Problem jest taki, jeden z kontrkandydatów mówił o formule otwartych drzwi prezydenta. Tylko zwracam uwagę, prezydent jest jeden, mieszkańców mamy dzisiaj 138 tysięcy, a to powoduje, delikatnie mówiąc, pewną trudność. No nie da się spotkać z wszystkimi. Zasada jest dość prosta, jak jest problem, pojawiają się mieszkańcy, jak go nie ma, to jest ich mniej. Trochę też się zmienia sposób komunikacji. Przyznam się, że Facebook, poczta elektroniczna spowodowała, że wiele, wiele tych spotkań no jest takich trochę wirtualnych, ale też łatwiejszych, bo jestem w stanie poprosić w takiej korespondencji elektronicznej o numer działki, o zarysowanie problemu na piśmie i wtedy też to jest obrabianie. Jasne. Przecież prezydent nie rozwiązuje wszystkich problemów mieszkańców, od tego są kierownicy, naczelnicy i zastępcy. Większość tych rzeczy powinna być załatwiona na poziomie wydziałów. Panie prezydencie, w minionej kadencji podjął pan dwie odważne decyzje, jeśli chodzi o promocję miasta. Mam tutaj na myśli udział miasta w serialu Diagnoza i mecenat miasta nad inscenizacją spektaklu Drach. Czy na nową kadencję szykuje pan kolejne takie złote strzały, jeśli chodzi właśnie o zaistnienie Rybnika szerzej niż tylko tutaj lokalnie? Cieszę się, że mówi pan, że to były tak zwane złote strzały, bo rzeczywiście, gdy patrzę na odbiór społeczny i rybniczy, no ale też takie trochę ogólnopolski, no to mamy rzeczywiście bardzo fajny backup. Wiele osób wskazuje, że rzeczywiście ta oglądalność jest wysoka. W przypadku teatru i spektaklu Drach mam też dzisiaj, no, po tygodniu właściwie, wiele sygnałów, które nawołują do dyskusji, tak się wyrażę, ale też no, bardzo pozytywne recenzje profesjonalistów, którzy zajmują się branżą i te oceny są bardzo, bardzo dobre. Nie żałuję tego. Myślę, że trochę życie przynosi pewne rozwiązania. Na pewno chciałbym decydować o takiej promocji miasta, która powoduje, że mamy taki produkt, który jest wysoki, że miasto Rybnik jest pokazywane wśród wydarzeń, które gdzieś są bardzo opiniotwórcze i w sferze osób, które jednak no, znają się na pewnych odcinkach. Tu był wypadek branży artystycznej, ale właśnie w tym odcinku bardzo silnie istniejemy. Jeżeli chodzi o Diagnozę, no serial pewno będzie miał swoje zakończenie. Myślę, że będziemy towarzyszyć jeszcze przez dłuższy okres, ale też nie chciałbym przesadzać, bo też nie chciałbym angażować zbyt wielkich środków w tego typu rzeczy. Myślę, że kolejne lata też przyniosą jakieś inicjatywy. Pewien poziom wypada po prostu trzymać. Mam dla pana pytanie od przyjaciela. Dzień dobry, panie prezydencie. Stosunkowo niedawno rozmawialiśmy. Niemniej jednak zostałem poproszony przez pana redaktora Wacława Wrany o zadanie pytania, na które odpowiedź nie do końca będzie łatwa. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że bycie prezydentem wymaga zaangażowania sporej ilości czasu. To codzienne spotkania, setki dokumentów, wystąpienia, wyjazdy służbowe, a w weekendy udział w różnego rodzaju wydarzeniach w naszych dzielnicach, w przestrzeni miejskiej. W związku z czym, jaki ma to wpływ na życie rodzinne, życie prywatne i jak po prostu sobie z tym radzisz?
Przy okazji oczywiście pozdrawiam widzów programu Dziękuję Nie Słodzę. Do zobaczenia, pa. To dziękuję za... Ciężki temat. Zapytanie. To jest trudny temat. Myślę, że dla każdej osoby, która pełni funkcję publiczną, bardzo trudno rozgraniczyć życie rodzinne od tego życia zawodowego. Prosty przykład. Wchodzisz z żoną do pierwszej lepszej restauracji, no i zawsze się pojawi ktoś, kto zapyta: panie prezydencie, a czy pan pamięta, bo to moja sprawa, albo panie prezydencie, kiedy coś będzie remontowane. I to jest naturalne. Z jednej strony to jest sympatyczne, no a z drugiej strony no człowiek jakby traci tą swoją prywatność. No ale to jest cena po prostu urzędu. Nie jest to łatwy temat, naprawdę. No jak sobie z tym radzę? No jakoś sobie radzę. Jakoś sobie radzę. Myślę, że to jest bardziej pytanie do mojej żony w tym momencie niż do mnie, bo myślę, że dla niej to jest trudniejsze. Wiem jedno, że szczególnie gdy w weekendy, a są takie obciążenia, tu może widzowie też to zauważają poprzez obecność prezydenta, szczególnie w okresie maja, czerwca, na różnych festynach, spotkaniach, czy w okresie grudnia, opłatki, Mikołaje, tego jest bardzo, bardzo dużo. No wtedy na pewno jest dużo, dużo trudniej, bo ta intensywność spotkań jest bardzo, bardzo wysoka. No ale cóż, jak się zdecydowało, to trzeba pełnić tą funkcję. No i na pewno to jest poświęcenie. Przypominam sobie wypowiedź profesora Sobańskiego kiedyś, gdy został, zdaje się, dziekanem. To powiedział, że najgorsze w tym wszystkim to jest to reprezentowanie. Ludzie myślą, że ale fajnie, bo przecież dali mu obiad, dali mu ciastko, kawę i mógł sobie spokojnie 2 godziny posiedzieć. No a z drugiej strony, gdy człowiek w tym czasie też ma cały szereg dokumentów w głowie, które trzeba podpisać, trzeba załatwić, trzeba rozwiązać. No, taka cena urzędu. Na zakończenie naszej rozmowy chciałem zapytać pana o fakt, który miał miejsce podczas minionej kadencji. Mhm. Stał się pan zapalonym rowerzystą. Mhm. Co to zmieniło w pana życiu? Chciałbym, żeby się pan podzielił z naszymi widzami swoimi spostrzeżeniami i być może zaraził kogoś, kto teraz tego słucha i ogląda właśnie tą rowerową pasją. Znaczy, paradoksalnie chyba to pytanie pana Łukasza Kłoska trochę wiąże się z kwestią rowerową. Już mówię dlaczego. Mianowicie, gdy mam 15 minut, bo dokładnie tyle jadę z mojego domu do urzędu, to jest takie 15 minut tylko dla siebie. Jadę na rowerze. Mało kiedy jest szansa, żeby prezydenta zaczepić albo z nim pogadać, bo po prostu jedzie i najczęściej wtedy ludzie albo nie zauważają, że to jest prezydent. I to jest takie 15 minut trochę dla mnie relaksu na odświeżenie umysłu, gdy jadę do pracy, czy na odpoczynek, gdy wracam z tejże pracy. Także wszystkim polecam. Budujemy te drogi, budujemy ścieżki i myślę, że to jest też pewna moda, trzeba sobie to wprost powiedzieć. Zresztą rower z doładowania, jak mi niektórzy wypominają, czyli elektryczny, też powoduje, że mam łatwiej, ale myślę, że ten trend do Polski wchodzi coraz śmielej. Także zachęcam na rowery, szczególnie wtedy, gdy jest pogoda. Nie tylko rekreacyjnie, ale też tak codziennie to relaks i dla mnie taki moment naprawdę odsapnięcia. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Dziękuję. Dzięki.